15 stycznia wspominamy świętego Franciszka de Capillas, prezbitera, i jego towarzyszy, męczenników chińskich. Franciszek urodził się 14 sierpnia 1607 roku w hiszpańskim mieście Baccarin de Campos. W wieku 17 lat został dominikaninem. Wstąpił do zakonu w miejscowości Valladolid. W lutym 1632 roku wysłano go do Manili na Filipinach, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. W tym mieście został przez następnych 9 lat. Miejscowy klimat, choroby i orientalny gwar prawdopodobnie przygotowały go do jeszcze bardziej wymagającej misji. W tym czasie w Hiszpanii zrodziło się pragnienie szerzenia wiary zainicjowane przez świętych Ludwika Bertranda, Filipa de las Casas i świętego Franciszka Xaverego. Wielkim echem odbiły się wieści o męczeństwie błogosławionego Alfonsa Nawaret w Japonii. Być może w takiej atmosferze, chcąc się wzorować na współczesnych świętych, w 1642 roku na własną prośbę Franciszek Capillas został wysłany na misję w Chinach wraz z Franciszkiem Diazem. Prześladowania tak zdziesiątkowały miejscowych kapłanów, że jedynym księdzem, który ich tam przywitał, był Jan Garcia. Franciszek Capillas od razu rozpoczął posługę i w latach 1644–46 udało mu się rozwinąć misję i ustanowić świeckich dominikanów w Chinach. Jeden ze świadków jego działalności tak wspominał tamte dni. Kiedy ojciec Capillas był w drodze, było w nim tak gorące pragnienie pomagania duszom, że wspinaczka po stromych górach była mu niby przechadzka po poziomej drodze. 13 listopada 1647 roku, w czasie inwazji Tatarów, Franciszek został posłany z sakramentami do umierającego chrześcijanina. W drodze schwytali go żołnierze i uznali za szpiega, a następnie aresztowali. Do aresztu prowadzono go za linę uwiązaną wokół jego szyi. Następnie osadzono go w więzieniu o najgorszej reputacji. Tam był wielokrotnie torturowany w czasie przesłuchań. W zamian za wyrzeczenie się wiary obiecywano mu wolność. On jednak pozostał wierny i nawet w więzieniu głosił współtowarzyszom Ewangelię. Przebywał tam przez 2 miesiące. Franciszek zmarł 15 stycznia 1648 roku w chińskim mieście Fuan. Wykonano na nim egzekucję poprzez ścięcie. Papież Benedykt XIV 16 września 1748 roku ogłosił Franciszka protomęczennikiem chińskim, czyli pierwszym świętym, który wylał krew za Chiny. Został beatyfikowany 2 maja 1909 roku przez świętego Piusa X, natomiast kanonizował go święty Jan Paweł II w dniu 1 października 2000 roku wraz z grupą 120 męczenników chińskich. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy Dzień Zwycięstwa Twojego męczennika świętego Franciszka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.